Cześć, w dzisiejszym odcinku opowiem Wam o polskiej wyspie na Bałtyku. Nazywa się Ryf Merw. Mam dzisiaj okazję uczestniczyć w krótkim rejsie po Zatoce Puckiej. Do zobaczenia w dalszej części odcinka. W sercu Zatoki Puckiej leży rybitwa mielizna. Wąska mielizna długości około 10 km łącząca Cypel Rewski z Mierzeją Helską. Wejdźmy na mapy Google. Na początku nic nie widzimy, ale wystarczy przełączyć na tryb satelitarny, a naszym oczom wyłania się wąska mielizna dzieląca zatokę na Zalew Pucki i zewnętrzną część na wschodzie. Stanowi ona naturalny most między Cyplem Rewskim a Mierzeją Helską. Ta długa i wąska formacja geologiczna przecinająca zatokę od Cypla Rewskiego aż do Mierzei Helskiej jest czymś więcej niż tylko naturalną barierą. To miejsce, gdzie spotykają się różnorodne formy życia i historie. Rybitwa mielizna z jej charakterystyczną płytkością, nie przekraczającą często 1 metra, stanowi naturalny most pomiędzy lądem a morzem. Tę niezwykłą cechę terenu wykorzystują różne gatunki zwierząt, które przemieszczają się po niej w poszukiwaniu pożywienia i schronienia. To sprawia, że w sprzyjających warunkach można przejść pieszo z Rewy na Mierzeję w Kuźnicy, nie zanurzając się głębiej niż do pasa. Nazwana oficjalnie w 1950 roku, by zastąpić niemiecką nazwę Mövenriff, Mewia Rewa jest świadkiem historii i zmian kulturowych, które miały miejsce w tym regionie. Stanowi nie tylko atrakcję turystyczną, ale również obszar ważny dla badań nad wpływem człowieka na środowisko naturalne. Ryf Merw, będąca częścią Nadmorskiego Parku Krajobrazowego oraz obszarów Natura 2000, podkreśla znaczenie ochrony środowiska i zachowania naturalnych habitatów. Jako obszar o szczególnej wartości przyrodniczej, mielizna jest świadkiem zachodzących w środowisku morskim zmian, oferując jednocześnie schronienie dla wielu gatunków. Przejdźmy szybciutko przez ryf. Widzimy piękno i delikatność tego ekosystemu. To przypomnienie, że każdy ekosystem, niezależnie od swojej wielkości, odgrywa kluczową rolę w ogólnym zdrowiu naszej planety. Rybitwa mielizna to nie tylko piękno przyrody, ale też przestroga o konieczności ochrony tych delikatnych i niepowtarzalnych krajobrazów dla przyszłych pokoleń. Mielizna to także siedlisko, zwłaszcza dla kormoranów. Te ptaki z ich elegancją, czarną barwą i wyniosłym postawieniem przyciągają uwagę każdego, kto przybywa na te tereny. Ich obecność, choć niekiedy kontrowersyjna wśród ekologów, jest nieodłącznym elementem ekosystemu Zatoki Puckiej. Ryf Merw to nie tylko piękny fragment polskiego wybrzeża, ale też przestroga o konieczności ochrony tych delikatnych, niepowtarzalnych krajobrazów. To miejsce, gdzie historia łączy się z teraźniejszością, a działalność człowieka spotyka z naturą. To przypomnienie, że nasze dziedzictwo przyrodnicze jest bezcenne i wymaga stałej troski oraz ochrony dla przyszłych pokoleń. Już pora wracać do portu macierzystego. Trwają prace pokładowe, składamy żagle i wyrzucamy odbijaki. To koniec naszej przygody. Zapraszamy do kolejnego odcinka. Dziękuję.